z przyjemnością witam Państwa na kolejnym spotkaniu, które organizujemy wspólnie z Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym Muzeum Tulak i Stowarzyszenie. To dzisiejsze spotkanie poprowadzi Pani Małgorzata Płotek, ale zanim oddamy głos Pani Prezesie, Pani Małgosi, prawda? To ja chcę skorzystać z okazji, że mam Państwa tutaj wszystkich i chcę powiedzieć kilka słów na temat tego, co będzie się działo w najbliższym czasie w muzeum. W przyszłym tygodniu 28 o 15 kolejne spotkanie z cyklu Nasze Korzenie i będziemy poznawać możliwości, jakie dają biblioteki cyfrowe przy szukaniu informacji. Już takich nie tylko dotyczących dat urodzin, dat śmierci naszych przodków. Będzie to spotkanie, które poprowadzi pan Jakman, który był już gościem muzeum. Natomiast Państwo dowiadują się jako pierwsi. Następną niedzielę. 29 Muzeum przygotowuje spotkanie, które postanowiliśmy w związku z 154. rocznicą poświęcić powstaniu styczniowemu, ale w związku z faktem, że ten rok jest rokiem z nadania Sejmu RP, rokiem Józefa Piłsudskiego, postanowiliśmy na to powstanie styczniowe popatrzeć przez pryzmat właśnie Józefa Piłsudskiego i stąd tytuł Powstanie styczniowe w ocenie działalności Józefa Piłsudskiego. Wykładowcą będzie dr Krzysztof Jabłonka, który jest kustoszem tworzonego Muzeum Józefa Piłsudskiego, który zresztą był już też kiedyś gościem naszego muzeum. Bardzo serdecznie zapraszam na ten wykład. I jeszcze mogę zapowiedzieć, że 4 lutego odbędzie się wykład, spotkanie z autorem, wykład pana Macieja Łoszkowskiego, który będzie poświęcony Lerskiemu. To bardzo ważna postać, bohater ostatniej wojny. Pan Roszkowski jest autorem monografii, którą poświęcił tej postaci. Będę starała się również, żeby przy tej okazji pokazać film, ale o tym jeszcze do końca mówić nie mogę. Także 4, również w sobotę o godzinie 15, serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie. A teraz oddaję głos panu prezesowi Piotrowi Zapartowi, który prowadzi naszą dzisiejszą prelegę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym cyklicznym spotkaniu z cyklu Pamięć Kresu. Dzisiejszym tematem będzie Kresy pod zaborami. Wykład wygłosi pani Małgorzata Włodek, członek naszego stowarzyszenia, nauczyciel historii w Zespole Szkół przy ulicy Gomulińskiego w Pruszkowie. Szanowni Państwo, zapraszam jeszcze do śledzenia strony Muzeum Tulak i również naszej strony. Tam będzie informacja, myślę, że już niebawem, czego będzie dotyczyło nasze kolejne spotkanie. Wstępnie mogę powiedzieć, że będzie to 18 lutego. O szczegółach Państwo się dowiecie ze strony internetowej. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie Pani Dyrektor, jak zwykle za gościnę i za to, że możemy tu wszyscy być razem. Przede wszystkim dziękuję Państwu, że zechcieliście tutaj być dzisiaj razem. Oddaję głos Pani Małgosiu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Kresy pod zaborami, działania Polaków na rzecz podtrzymania tożsamości narodowej. To temat dzisiejszego naszego spotkania. Proszę Państwa, ja mam świadomość, że temat jest bardzo obszerny. Jest całe mnóstwo literatury, jest całe mnóstwo wspomnień tych, którzy
przeżyli te czasy, tych, którzy doświadczyli sytuacji pod zaborami, również wspomnień dzieci, które pozyskały informacje od rodziców. Ja postaram się przybliżyć Państwu ten temat, skupiając się na działaniach Polaków. Proszę Państwa, rozpoczynając tą prelekcję, chciałam Państwu zwrócić uwagę na główne zagadnienia, którymi się zajmę. To przede wszystkim sytuacja Polaków pod zaborem rosyjskim i austriackim, pod tymi zaborami się znajdowały. Również działania Polaków, które podejmowali zarówno z bronią w ręku, jak i też inne. Działalność gospodarcza, działalność kulturalna. Wspomnę również o relacjach, jakie panowały między Polakami a ludnością ukraińską. No i postaram się przybliżyć kilka sylwetek Kresowian, które w różny sposób zapisali się w historii naszych dziejów. Proszę Państwa, należy rozpocząć od rozbioru. Tu mamy taką alegorię, jak to państwa ościenne dzielą się ziemiami polskimi. Zapewne ten obraz jest Państwu znany. I proszę Państwa, trzy rozbiory Polski. Pierwszy, 1772, mamy udział trzech państw: Prus, Rosji i Austrii. W drugim dwa państwa, 1793, Prusy i Rosja uczestniczą w rozbiorze Polski. No i upadek Rzeczpospolitej, 1795 rok. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie ziemie państwa ościenne zawierają Polsce. Najwięcej mamy tutaj ziem zabranych przez Rosję. I tu właśnie ziemie zabrane przez Rosję to są ziemie Kresów Rzeczpospolitej. Rosja zabiera nam najwięcej, największych województw. Proszę Państwa, taki cytat chciałam Państwu zaprezentować. Co Katarzyna sądziła o Polakach? No przede wszystkim twierdziła, że Polaków nie można pokonać. Są trzy różne rodzaje narodów. Polaków, proszę Państwa, najlepiej podstępnie pokonać. Trzeba rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność. Trzeba nauczyć brata do noszenia na brata, a syna skakania do gardła ojców. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali, zawsze gdzieś szukając arbitra. Trzeba ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek, oprócz mamony i fajdy chleba. Proszę Państwa, jakież to jest aktualne, jak powinniśmy pamiętać o tym, czego tak naprawdę nie powinniśmy czynić jako naród. Proszę Państwa, słynny obraz Jana Matejki przedstawiający Sejm Rozbiorowy w roku 1773, gdzie mamy zdrajców Rzeczpospolitej, którzy chcą zatwierdzić pierwszy traktat rozbiorowy, i mamy Tadeusza Rejtana, który próbuje nie dopuścić do wejścia szlachty do sali sejmowej. Tadeusz Rejtan, poseł województwa nowogródzkiego na Sejm Rozbiorowy w Warszawie, tę sytuację bardzo mocno przeżył. Prawdopodobnie na skutek tych mocnych emocjonalnych przeżyć popadł w chorobę psychiczną i zmarł w 1780 roku. Mamy inną postać Polaka, proszę Państwa, Szczęsny Potocki, marszałek Konfederacji Targowickiej, który bardzo prosił carycę Katarzynę II, aby nadała mu tytuł obywatela Rosji. I zwróćcie Państwo uwagę, w jaki sposób uzasadnia swoją prośbę. Odwołując się do scen okrucieństwa Konfederacji Targowickiej.
Od tej chwili szczycę się tym, że jestem jedynie i niepodzielnie jednym z najwierniejszych jej poddanych. O ile wasza cesarska mość uzna za stosowne pozwolenie mi noszenia munduru jej woska, uczyni mnie to aż nazbyt dumnym, nazbyt szczęśliwym. Oczywiście w zamian za zasługi dostał też posiadłości ziemskie. Postanowienia Sejmu Rozbiorowego. Proszę Państwa, początkowo Katarzyna II zbyt, można powiedzieć, łagodnie podchodziła do ludności zamieszkującej ziemie zabrane. Chcąc pozyskać tę ludność, no i rozszerzono prawa kardynalne. Do praw kardynalnych należała tak zwana złota wolność szlachecka, czyli liberum veto, możliwość właśnie zrywania sejmów, własność majątkowa, wolność osobista. No to już o wolnej elekcji nie mogło być mowy, dlatego że władczynią była caryca. Zapowiedziano także poprawę doli chłopów, ale skończyło się na zapowiedzi. I proszę Państwa, mamy kilka danych statystycznych. Podział terytorialny, jakie ziemie poszczególni władcy w Polsce odebrali oraz ile ludności przypadło też poszczególnym zaborcom. I widzicie Państwo, że tak naprawdę to Rosja najwięcej tych ziem pozyskała. Jeżeli chodzi o ogólne dane, to jest około 400 tysięcy kilometrów kwadratowych przypadło Rosji. Natomiast ludności około 5 milionów. Jeżeli chodzi o Austrię, proszę Państwa, no to też można powiedzieć znaczący udział i terytorialny, i ludnościowy. Cóż Katarzyna twierdziła, proszę Państwa, o rozbiorze? Nie dostało się ani 5 polskiej ziemi. Dostało tylko to, czego sami Polacy nigdy nie przestali nazywać Rusią Czerwoną. Województwa kijowskie, podolskie, wołyńskie. Natomiast Litwa, podobnie jak Żmudź, nigdy nie była częścią korony. Proszę Państwa, Ruś Czerwona została tak naprawdę wcielona do ziem polskich przez Zygmunta Augusta na Sejmie Lubelskim podczas ostatniej Unii Polsko-Litewskiej, kiedy to panowie litewscy próbowali opuścić Sejm i doprowadzić do tejże Unii Realnej, a wcześniej Kazimierz Wielki tę ziemię przyłączył do Polski. Ukaz carski z 1773 roku, proszę Państwa, mówił o tym, że należy łagodnie podchodzić do ludności zamieszkującej te ziemie, po to, aby ich nie zrazić do nowej sytuacji. No i jeżeli chodzi o sytuację Polaków pod zaborem rosyjskim, to początkowo zachowano na ziemiach litewskich i ukraińskich tak zwany statut litewski, który już wcześniej obowiązywał na tych ziemiach. Pozostawiono sejmiki szlacheckie, sądy ziemskie, grodzkie, ograniczając ich jednak kompetencje. Pozostawiono język polski, ale wyroki sądowe ogłaszano po rosyjsku, tłumacząc również je na język polski. Po oficjalnym przyłączeniu ziem polskich do Rosji wezwano do złożenia przysięgi na wierność, szczególnie tutaj szlachty i magnaty. Jeżeli ktoś nie godził się ze złożeniem przysięgi, to w ciągu 3 miesięcy musiał opuścić swoje majątki, mógł je sprzedać oczywiście i wyjechać. Jeżeli tego nie uczynił, to konfiskata ziemi. Byli tacy magnaci, proszę Państwa, którzy nie złożyli przysięgi i były tu różne powody tej sytuacji. Bardzo często posiadali oni majątki w Polsce, ale też i no nie chcieli ze względów na wartości patriotyczne, może moralne. Mamy tu Karola Radziwiłła, Michała Kazimierza Wińskiego, Aleksandra Michała Sapiechę,
również inne rody, tacy jak Czartoryscy, Mieszchowie, Pacowie, Pociejowie, Borchowie, ale także przysięgnie złożył i opuścił zapór biskup ignacki Jan Stefan Giedroyć, suprawianym Konstantym Sosunkowskim, biskup smoleński Gabriel Wodziński. Pozostali Państwo widzicie, że jednak opuszczając ziemię polską, nie składając tej przysięgi, wiele majątków pozostali na terenie zaboru rosyjskiego. No oczywiście te ziemie zostały skonfiskowane, majątki później według uznania carskiego były przydzielane poddanym wiernym. Działania Polaków to dążenie do odzyskania niepodległości. No ja mam taką możliwość w 1807 roku za Napoleona Bonapartego, kiedy to na mocy porozumienia Napoleona z carem Aleksandrem I w Tylży dochodzi do utworzenia z części ziem polskich Księstwa Warszawskiego, które w roku 1809 zostanie powiększone o ziemię zaboru austriackiego. W 1807 należy zwrócić uwagę, że tak naprawdę Księstwo Warszawskie tworzą ziemię zaboru pruskiego. Dodatkowo jeszcze na mocy tegoż traktatu w Tylży obwód białostocki przejmuje Rosja, car Aleksander I, pomimo tego, iż Polacy przydzielnie walczą u boku Napoleona. Tak jak wspomniałam, w 1809 roku po bitwie pod Raszynem książę Józef Poniatowski w zwycięskiej bitwie przyłącza na mocy porozumienia ziemię zaboru austriackiego do Księstwa Warszawskiego. A w 1815 roku, kiedy kończy się okres napoleoński, na mocy Kongresu Wiedeńskiego, gdzie zapadają decyzje tworzące nowy ład europejski, mamy też namiastkę państwowości polskiej, jaką było Królestwo Polskie. Ale proszę Państwa, całe te ziemie wschodnie, Kresy Wschodnie nadal pozostają pod zaborem rosyjskim. Natomiast czym jest Królestwo Polskie, przepraszam, tu po Kongresie Wiedeńskim, tak, Królestwo Polskie, proszę Państwa, jest unii personalnej z Rosją. Każdorazowo car rosyjski miał przybyć na ziemię polskie, być koronowany, a tak naprawdę to tylko jeden z carów, Aleksander II, był koronowany na ziemiach polskich, natomiast pozostali nie mieli takiej woli przebywania i w imieniu namiestnicy zarządzali królestwem. Proszę Państwa, dochodzi do powstania listopadowego, ponieważ Królestwo Polskie posiada konstytucję, nadano zresztą przez cara Rosji, ale ta konstytucja dosyć szybko jest łamana, nieprzestrzegana. Ci, którzy próbują zwrócić uwagę na to, że sejmy nie odbywają się zgodnie z postanowieniami, są aresztowani, wywożeni na Syberię i dochodzi do powstania listopadowego, które przeradza się w styczniu 1831 roku w wojnę polsko-rosyjską. Główne działania te wojenne mają miejsce na ziemiach polskich, ale zwróćcie uwagę Państwo, że również Kresy, ale szczególnie ta północna część, czyli te ziemie, dzisiaj byśmy powiedzieli białorusko-litewskie, są objęte także działaniami wojennymi. Tu mamy przykład dzielnej, bohaterskiej postawy Emilii Plater, polskiej hrabianki, kapitan wojska polskiego w czasie powstania listopadowego, córki hrabiego Franciszka Xawerego i Anny von der Moll. Rodzina Plater była bardzo patriotyczną rodziną. Ten patriotyzm, gorący patriotyzm, wpłynął też na wychowanie Emilii Plater. Wiemy, że jako dowódca wojska w młodym wieku w wyniku odniesionych ran straciła życie. Jak wygląda powstanie listopadowe na Kresach, proszę Państwa? No to przede wszystkim 1 grudnia 1800 wprowadzono stan wojenny w gubernii Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej, Bogusławskiej. Aresztowano potencjalnych przywódców powstania na tych terenach, skonfiskowano broń pozostającą w rękach prywatnych. Uwięziono, zesłano na Syberię tych, którzy byli podejrzewani o wystąpień
Również w lutym 1831 roku na Żmudzi miało miejsce wrzenie chłopstwa. Tu w zasadzie mówimy o działaniach partyzanckich. Chłopi także przyłączają się do tych działań. W marcu powstanie rozprzestrzenia się na kolejne powiaty litewskie. Powstanie na Litwie tak naprawdę związało w kluczowym momencie wojny około 30 tysięcy żołnierzy rosyjskich, przywracając tym samym równowagę strategiczną sił w królestwie. Proszę Państwa, to powstanie miało szansę na zwycięstwo, ale wiemy, że ci dowódcy, którzy Skrzynecki, Pruchowiecki, którzy mieli pieczę nad wojskiem, tak naprawdę nie prowadzili żadnych działań w celu wzmocnienia powstania. No i jeszcze wywiad, proszę Państwa, w tamtym czasie funkcjonujący nie funkcjonował tak jak potrzeba, dlatego że gdyby dowództwo Warszawy wiedziało o tym, że Rosjanom kończy się amunicja i przetrzymało jeszcze o jeden dzień co najmniej obronę Warszawy, to wówczas prawdopodobnie doszłoby do innego traktatu kończącego to powstanie. Na Kresach, proszę Państwa, są prowadzone działania wojenne pod dowództwem generała Dezyderego Chłapowskiego, jak również generała Antoniego Giejguda i również, proszę Państwa, generał Franciszek Roplak, ale także generał Henryk Debiliski prowadzą działania na tych terenach północnych. Czyli tak naprawdę na Bileńszczyźnie.